Witajcie kochani w nowym filmiku. No i zeszłym razem mieliście okazję zobaczyć moje nowe produkty, które wybrałam do projektu zero kolorówkowego, a dzisiaj tradycyjnie przychodzę do Was z nowymi produktami, jeżeli chodzi o projekt zero pielęgnacyjny, bo także w tym roku zamierzam ten projekt dalej kontynuować. Zawsze patrzyłam, żeby było 10 produktów, dzisiaj wyjątkowo jest tych produktów 11, ale dlaczego, do tego przejdziemy, no w sumie na samym końcu można powiedzieć. Tak, są tutaj różne, różniste produkty, zarówno do ciała, do włosów, do twarzy, pod oczy, do demakijażu nawet. Więc co, przechodzimy. Pierwszy produkt, którego nie zważyłam, a jedynie sobie tutaj zaznaczyłam, jest to Eveline Cosmetics Body Care Matte Plus. Receptura szwajcarska, SOS, skóra sucha i bardzo sucha, multiregenerujące mleczko kompres do ciała. 5% urea plus biohyaluron 4D, masło shea, depantenol. Głęboko i długotrwale nawilża, redukuje szorstkość skóry. Tu możecie pod światło zobaczyć nawet, że on już jest używany. I to nie jest produkt głęboko nawilżający moim zdaniem, ponieważ jego konsystencja jest dość lekka i nie nadaje on takiego uczucia nawilżenia na cały dzień. Niemniej jednak jest to fajny produkt, ale jest to też duża pojemność, bo aż 350 ml. Jego wystarczy naprawdę mała ilość. Pompka póki co do tego momentu działa bez problemu. No i jest to produkt, który chciałabym teraz użyć, bo mam jeszcze na zapasie inny produkt, który dużo bardziej lubię. Także on trafia do projektu i będę po prostu tutaj sobie, słuchajcie, zaznaczać na opakowaniu. Kolejny produkt, jest to produkt do demakijażu, który dopiero co widzieliście w holu zakupowym na początku miesiąca, jeśli się nie mylę, chyba tak. No w każdym bądź razie widzieliście niedawno i jest to marka Zoya Goes Pretty Deep Cleansing Face Balm o pojemności 60 gram. Dlaczego ten produkt, jak widać, używany? Dlaczego trafia on do projektu zero? Bo wiem, że jeśli on tutaj nie trafi, to z ciężkim sercem nie będę po niego sięgać. Dlaczego? Dlatego, że jest to produkt, który ja porównuję z moim ulubieńcem z The Body Shop. Ten z The Body Shop jestem w stanie zmyć nawet samą wodą, czego nie robię, ale jestem w stanie. Tego tutaj niestety nie. On nie ma w sobie chyba emulgatora, jeżeli się nie mylę. Oczywiście skład jest, słuchajcie, idealny. Na pierwszym miejscu jest masło shea, na drugim jest olejek rycynowy, na trzecim jest jeszcze jakiś olejek, potem jest olejek ze słodkich migdałów, ekstrakt z rumianku, potem znowu jakiś olejek, także to jest naprawdę, słuchajcie, bardzo dobry skład. Natomiast no, jest to produkt, którego kiedy ja rozprowadzę po twarzy, a rozprowadza się go dość ciężko, on jest troszeczkę taki tępawy, to potem najpierw muszę umyć ręce, zanim sięgnę po produkt do mycia twarzy, bo inaczej jestem cała utłuszczona, taka oblepiona. No niestety, ja go zużyję, ale na pewno nie zakupię po raz kolejny. Szkoda, bo jest to produkt wegański, cruelty free, marka naturalna i tak dalej, i tak dalej. Ja od otwarcia mam 6 miesięcy, żeby go zużyć. Mam nadzieję, że tyle nie będę potrzebowała, bo jednak 60 gram to nie jest wcale nie wiadomo jak dużo. Co jest fajne, że jest to słoiczek, który prawdopodobnie później sobie zatrzymam, ale to w odległej przyszłości. Jego waga wyjściowa to 94,
32 grama. Kolejny produkt jest produktem, który już kiedyś nieraz używałam i ogółem jest dobry, natomiast ja do niedawna, można powiedzieć, używałam kremu na noc z retinolem od Judith Williams i nie mogłam tego serum pod ten krem nakładać, bo się rolowało. Mowa tutaj o serum od Balea Aqua, czyli po prostu nawilżające serum z kwasem hialuronowym. To serum, słuchajcie, ma pompeczkę Airless. Na chwilę obecną jest tego serum gdzieś tyle do góry. Więc jeszcze go tu jest dużo, natomiast krem od Judith Williams skończyłam, więc mam nadzieję, że teraz będę mogła się zabrać za ten produkt i jego waga wyjściowa to 29,67 gram. Kolejny produkt jest produktem, który powinniśmy wszyscy używać. Ja przez długie, długie lata swojego życia tego produktu nie używałam. W zeszłym roku zabrałam się za używanie, natomiast coś strasznie opornie mi to idzie. Ja jedno opakowanie zużyłam, tutaj z kolei mam drugie opakowanie i jest to Sundance, jest to po prostu filtr 30, to jest filtr matujący, który prezentuje się tak, o pojemność 50 ml. Co jest w nim fajne? Jest matujący rzeczywiście, nie bieli, nie świeci się. Nadaje się zarówno na twarz, jak i na dekolt. I tutaj jest napisane, że jest wodoodporny i niekomedogenny. Nie wiem, czy jest wodoodporny, bo no nie jestem, nie sprawdzałam po prostu. A czy jest niekomedogenny, też w sumie nie mogę powiedzieć. No, mnie do tej pory nic nie pozapychało, także no. I jak mówię, jest to moje drugie opakowanie i tutaj już powiedzmy, że go jest jeszcze połowa, ale tutaj wystarczy naprawdę, słuchajcie, ziarenko groszku na całą twarz. I ja tego produktu po prostu nie mogę zużyć, a był nawet w ulubieńcach nieraz, bo to jest naprawdę dobry i w sumie niedrogi, bo on chyba 4 euro kosztuje. Produkt, który możecie dostać w DM-ie. 30, większość ludzi używa 50, ja używam 30, dlatego że ja się nie wystawiam na słońce, a zwłaszcza teraz, okej, mamy zimę, leży śnieg, no niedużo, bo niedużo, ale leży śnieg i słuchajcie, mimo tego powinno się używać filtry. Ja natomiast poprzez to, że mamy naprawdę ostrą kwarantannę tutaj w Niemczech, a ja jestem w hotspocie, no niestety raczej nigdzie nie wychodzę, to jest tylko, wiecie, kilka minut z psami i tyle, więcej nie wychodzę, siedzę w domu, raz w tygodniu pojadę na zakupy i tyle, więc mi ta 30 w zupełności wystarczy. Jego waga wyjściowa, mówiłam albo nie mówiłam, to 27,96 grama. Kolejny produkt jest to krem do rąk, który kupiłam w Biedronce i którego, patrząc pod światło, też jest mniej więcej połowa jeszcze. Jest to Nuki Body Food Kokos nawilżający krem do rąk, 98% składników pochodzenia naturalnego, produkt wegański. I przed chwilą smarowałam sobie nim dłonie. On ma ładny, troszeczkę mdły jak dla mnie, zapach kokosa, natomiast tutaj jest napisane, że ma glicerynę roślinną, masło shea, kompleks witamin A, E, F. To jest produkt, który nie da Wam nie wiadomo jak długotrwałego nawilżenia, ale na dany moment jest ok. Wchłania się dosyć szybko. Ta skóra nie pozostaje taka, wiecie, mocno nawilżona, trochę bardziej taka tępawa, ale takie, wiecie, w międzyczasie pokremowanie sobie dłoni jak najbardziej ok. I jego waga wyjściowa to 43,13 gram.
Kolejny produkt to nie był tani produkt, bo uważam, że krem pod oczy za 20 chyba 1 euro to nie jest tani krem. Natomiast on ma 20 ml pojemności i pokładałam w tym kremie naprawdę duże nadzieje. Mowa tutaj o marce M. Azam. Jest to marka, którą częściowo można dostać w drogerii Müller, a jeżeli nie, no to przez internet. Ja z tej marki miałam masła do ciała, które uwielbiałam, pachniały bosko. Miałam 3 sztuki. Natomiast no, z racji tego, że byłam zadowolona z tych maseł, szukałam, wiecie, jakiegoś kremu, który będę mogła używać na noc. Na noc on się zupełnie nie nadaje, choć ja go dalej na noc używam. Jest po prostu dla mnie osobiście za lekki. Mowa tutaj o M. Azam Collagen Lift, krem pod oczy. Jak mówię, pojemność 20 ml. On ma w sobie roślinny kolagen. Prezentuje się tak, o. No, trochę go już zużyłam, ale jest go jeszcze w dalszym ciągu dużo. Nie chcę go wyrzucać, bo szkoda mi tych pieniędzy, które na niego wydałam. Hopla, spadła mi zakrętka. Ma w sobie taki dzióbek, więc tyle dobrego. On jest bardzo lekki i jego wystarczy też dosłownie ziarenko, nawet nie ziarenko, słuchajcie, naprawdę mała ilość, żeby rozprowadzić. Jego waga wejściowa to 13,10 gram. Kolejny produkt, jest to produkt, który lubię, którym jestem zachwycona, który bardzo dobrze u mnie działa, natomiast ja jestem po prostu leń, tak? I jak czuję, że przydałoby się zrobić peeling, to mi się po prostu najzwyczajniej w świecie nie chce. Te dźwięki, które możecie słyszeć, to Albiś. Albiś sobie ziewnął. Teraz wam pokażę, jak on słodziutko leży. Mój dziadziuś. Tak. Ja jestem po prostu leniem i mi się nie chce robić peelingu, a powinnam, przynajmniej raz w tygodniu. Choć powiem wam, że moja skóra od dłuższego czasu jakby nie ma takiej potrzeby, żeby ten peeling często robić. Ale przydałoby się to zużyć, bo to jest jednak produkt naturalny i no wiadomo, że nie będzie wiecznie trwały i kiedyś się zepsuje, a szkoda by było, bo nie był tani. Mowa tutaj o Uzdrowisko Fitoaktywny Peeling Enzymatyczny. Jest to, słuchajcie, chyba pierwszy albo drugi peeling enzymatyczny w moim życiu, który używam, dlatego że ja kiedyś byłam zagorzałą fanką mechanicznych peelingów z drobinkami i to takimi, wiecie, im ostrzejsze, tym lepsze, bo tylko wtedy miałam wrażenie, że ta skóra jest wypeelingowana. Potem przerzuciłam się i przekonałam się do peelingów z kwasami. Miałam ten z The Ordinary, który uwielbiałam. No i kolejny to właśnie jest ten z Uzdrowisko, co jest fajne. Oczywiście pokrywka jest plastikowa, ale imituje drewno, ale opakowanie jest szklane, jest ciężkie. I ja nakładam ten peeling dosłownie na kilka minut, może ze 3, po czym ściągam to, nie zmywam, a ściągam zwilżoną chusteczką i dopiero wtedy przecieram twarz tonikiem i w ten sposób sprawdza się to u mnie idealnie, no i ta twarz jest gładka i ewentualne jakieś tam resztki skórek, które gdzieś tam mogłam mieć, są po prostu rozpuszczone, nie ma nic na twarzy. W każdym bądź razie, jego waga wyjściowa to 111,43 g. Kolejny produkt, jest to produkt do skóry głowy i jest to wcierka, która ma w sobie anagen, cokolwiek to jest. Jest to marka Langhammerchen i wyjściowa pojemność tego produktu to było 75 ml, ja go zużyłam mniej więcej w połowie.
To jest wcierka, którą możecie na przykład na wieczór wetrzeć sobie włosy i zostawić przez noc i rano umyć włosy, ale możecie też zaraz po myciu albo na suche włosy, ponieważ to włosów nie obciąża. To po prostu się wchłania, tego nie widać. To jest, wiecie co, taki booster, który ma za zadanie sprawić, że jeżeli przez 3 miesiące będziecie regularnie używać, to ma Wam zagęścić włosy i sprawić, że będą rosły. Czy tak jest? Nie wiem, bo ja nie używam tego zbyt regularnie, co zresztą widać, bo mam to już od jakiegoś czasu. W ogóle przestałam używać wcierki do włosów, bo ostatnio jak Mariusz robił moje włosy, słuchajcie, to mówi do mnie, że włosy mi się bardziej zagęściły, moje włosy się zrobiły dużo grubsze niż były i ja to też zauważyłam sama. Na początku miałam wrażenie, że mi się to wydaje, a ja zawsze tutaj miałam, znaczy zawsze, nie zawsze, ale odkąd farbuję włosy i tak dalej, przede wszystkim rozjaśniam, to tutaj na górze miałam zawsze tych włosów jakby mniej, a tutaj miałam taką szopę. Teraz jest tych włosów dużo, dużo więcej, mam masę baby hairów i ogółem jak złapię włosy tak, o wiecie, w kucyka, to czuję, że jest ich dużo więcej, że jakieś są takie grubsze. Być może mi się to wydaje, ale skoro Mariusz jako fryzjer mi powiedział, że włosy mam zagęszczone, że są grubsze niż były, no to coś w tym musi być. W każdym bądź razie, wracając do tego produktu, chcę go po prostu wykończyć i wiem, że jeżeli nie włożę go tutaj do dęka, nie do dęka, tylko do projektu, ja już myślałam i jestem przy następnym filmiku, jeżeli nie włożę tutaj do tego projektu, to go po prostu nie zużyję i potem będzie do wyrzucenia, a szkoda by było, bo słuchajcie, 5 euro za taką małą buteleczkę to nie jest tanio. I wyjściowa waga tej wcierki to 33,28 gram. Kolejny produkt, jest to już 9 produkt, jest to także produkt do włosów. Dla mnie produkt zbędny, ale dostałam już go wyczute milion lat temu od Mariusza i no wypadałoby go też w końcu zużyć. Mowa tutaj o Fanola T-Force Spray, Glossing Spray. Tak prezentuje się, wiecie, w formie takiego atomizera jak dezodoranty na przykład. I na początku było tutaj 200 ml i jak mówię, jest to produkt od Fanoli i jest to po prostu nabłyszczacz do włosów, tak? Ja przedtem spryskałam sobie włosy, słuchajcie, no i one rzeczywiście takie lekkie glow mają, ale no dupy nie urywa, tak? O tak to nazwę. Jego wyjściowa waga to 74,18 grama. I przechodzimy do ostatnich produktów. Jest to jedna i ta sama kategoria, a mianowicie są to dwie odżywki marki Anwen. Dlatego niby jedna kategoria, a dwa produkty, dlatego też nie 10, a 11. Mój problem z tymi odżywkami, może Wam powiem w ogóle, albo zaraz, co to są za odżywki. Mój problem polega na tym, że ja nie rozumiem tego hype'u, nie rozumiem tego szału na te produkty, bo one u mnie nie sprawdzają się wcale lepiej niż dużo, dużo tańsze, zwykłe odżywki, chociażby od Balei za euro 35. Tamte przynajmniej wygładzają mi ładnie włosy. Te tutaj, no niekoniecznie. Słuchajcie, jedyny moment, kiedy one się u mnie sprawdzają, to jest moment, kiedy ja te produkty łączę ze sobą. Jeden jest bardziej zużyty, dlatego że użyłam tam, nie wiem, jeden, dwa razy więcej samo jako jedyny produkt, bez łączenia. Dlatego jednego jest więcej, drugiego jest mniej. No, dokładnie tak. I pierwszy to jest emolientowy irys, odżywka do włosów o średniej porowatości. I tutaj z tyłu widnieje informacja, twoje włosy puszą się, elektryzują i są zbyt lekkie, to znak, że brakuje im emolientów.
No ja mam włosy puszące się, bez dwóch zdań, bo jeżeli ja włosów, moje włosy się falują, zacznijmy od tego, że one się falują z natury. Gdybym włosów nie prostowała, to wyglądałabym jak taki wkurzony lew, tak? Tu miałabym taką szopę, nie szapę, taką szopę. Więc generalnie powinna być to odżywka dla mnie. Ona samoistnie się u mnie zupełnie nie sprawdza, pozostawia te włosy tępe. Jej waga wyjściowa to 81,02 g i jest to ta, w której jest mniej produktu niż w tej drugiej. A drugą jest proteinowa orchidea, odżywka do włosów o wysokiej porowatości. Twoje włosy są łamliwe, smętne i bez życia, to znak, że brakuje im protein. Moje włosy lubią proteiny, ale widocznie proteiny i emolienty w jednym dużo bardziej się u mnie sprawdzają niż pojedynczo, aczkolwiek proteiny się też bardzo dobrze u mnie same sprawdzają. Jej wyjściowa waga to 83,38 g, więc w sumie jest to niewielka różnica, chyba jednego użycia, ale no jednak jest malutka różnica. I tym sposobem, moi drodzy, to było właśnie 11 produktów, które zawitały w tym projekcie. Oczywiście aktualizacje dalej będę robić co miesiąc i mam nadzieję, że będzie mi to dobrze szło. Trzymajcie za mnie kciuki. A teraz żegnam się z Wami, zapraszam Was na kolejne filmiki. Do zobaczenia. Mua!